przyrodyjka o złamanym porożu historyjka. Było to jesienią, pięknego dnia, takiego trochę chłodnego, ale pogodnego, troszkę wietrznego, ale i spokojnego. Nad ranem przed kamerą pojawiła się Łania. Łania stanęła, spojrzała w stronę kamery, popatrzyła przez chwilę, ale nie przestraszyła się. Zrobiła krok naprzód, schyliła się, bo tam przy pięku rosły jakieś zielone listki. Zjadła listki, wyprostowała się i takim spokojnym krokiem poszła kawałek dalej do lasu. Już byłem taki szczęśliwy, bo to piękne ujęcie i no i takie klimatyczne, takie ładne są kolory, już liście leżą na ziemi, w lesie jest tak czyściutko i schludnie. Aż tu chwilę później, gdy słońce było wysoko, patrzę z lewej strony w prawą stronę w kierunku młodnika, idzie wspaniały jeleń. Ale coś jest z nim nie tak. Jedno poroże jest wielkie, a drugie jakby krótsze. Co się stało? Czyżby walczył z innym jeleniem tak mocno, że aż złamał poroże? Ale to było bardzo szybko. Przeszedł, nie zdążyłem się mu przyjrzeć. Ach, pomyślałem, że muszę go koniecznie obejrzeć. Ale jak to zrobić? No nic, nie ma co, trzeba poczekać. Może wieczorem będzie szedł do wodopoju, może coś się wydarzy. I tak siedzę, czekam. Trzy jeleń, ale nie, to przecież nie ten sam. Ma piękne, wysokie poroże, rzeczywiście z prawej strony słabsze, z lewej silniejsze, ale i tak jakoś, nie wiem, coś usłyszał w tym młodniku, coś się zdenerwował i tak ruszył pędem w tamtą stronę. Och, myślę sobie, coś będzie się działo. Słyszałem taki dziwny hałas i znów zapadła cisza. Po pewnym czasie chrup, chrup, tup, tup, idzie młody byczek. Taki młodziutki jeleń, który jeszcze kompletnie nie ma doświadczenia. Nawet jeszcze to swoje byle jakie poroże ma w stypule, ale to jest właściwie dziecko, on się dopiero uczy. I taka jest niezdara, chodzi, szuka coś, bo tam w liściach były pewnie orzeszki buka, dlatego mu tak coś tam szeleściło, smakowało. Idzie w moją stronę, rozgląda się, rozgląda, patrzy, coś tam szuka, ale taki zamyślony, rozważony. W pewnym momencie podnosi głowę i dosłownie zobaczył swoje własne odbicie w obiektywie kamery i od razu się przestraszył, ale odskoczył tylko kilka kroków, później się zatrzymał, uspokoił, a wszystko dobrze. Już zapomniałem o jeleniu ze złamanym porożem, gdy nagle coś się poruszyło w młodniku. Idzie właśnie ten jeleń. Serce bije mocno, żeby tylko nie skręcił, żeby przetak, by można było zobaczyć to jego poroże, co się stało. Czy to jest złamane, czy może mu takie krzywe wyrosło? Idzie spokojnie, idzie pięknie, jeszcze w takiej kontrze, że światło świeci prosto w obiektyw, są takie flary. Ach, to tak trudno jest filmować jelenia w pełnym słońcu, a teraz się udało i to dokładnie ten. Przyszedł, zatrzymał się, tak jakbyśmy rzeczywiście go poprosili o to, by się zatrzymał, może by go dobrze obejrzeć. Spokojnie, niespłoszony ruszył dalej. No, już byłem usatysfakcjonowany, udało się, ale jak już jest tak późno, to warto poczekać do wieczora. Wieczorem znowu szur-szur, znowu tup-tup, idą dwie sarenki i cały czas słyszę jakieś tam szuranie tych liści. Myślałem, że to sarny, ale w ostatniej chwili patrzę, a to ten sam jelej. Wciąga nosem powietrze, węszy, węszy, rozgląda się i nawet jeszcze lepiej go widać, bo nie ma takiego ostrego światła. I teraz już wiem, że to poroże było złamane. Najprawdopodobniej była to ogromna, potężna walka z drugim, niezwykle silnym jeleniem. To jest złamać takie poroże, to jest niewyobrażalna siła. Także sam nie wiem, jaki to musiał być jego przeciwnik, że aż w tej walce to poroże się złamało. Podpatrujcie przyrodę, znajdziecie przygodę. Opowiadał Marcin Koszyński.